pierdolony zarząd Dolnośląskiego Regionu Pierdolonej Solidarności. Nasi ludzie mówią, że oni coś szykują. Coś kupują, coś sprzedają, ale co tego nieloty w dupę bite nie wiedzą. Dlatego od dzisiaj pełna obserwacja. Sracie w torebki i szczacie w butelki. A ja mam komplet wody. Ja. I tylko ja. Mogę się bić z milicją. Mogę drukować ulotki. Mogą mnie zamknąć w więzieniu i zatłuc. Ale nie to. Ale dlaczego nie? Bo pieniądze lepią się od brudu. Czerwono bierze to jako wypowiedzenie wojny. Wiesz, że wojna będzie i tak. Ile tego jest? 80 milionów. Rany boskie. Szukać skurwysynu i bez kurwa jebanego odbiór! Jedź! A gdzie? No kurwa, tam, wszędzie. Podejrzani obrabowali bank. Jest ich trzech, mogą być uzbrojeni. Może Tomek ma jakąś torbę w bagażniku? No. Z drogi, kurwa! Ile wzięli? 80 milionów. Oni wreszcie coś zrobili, jak prawdziwi faceci. Przyszło się jaja. Kuria baksami handluje? Przecież Józka ścigają listem gończym. Jego twarz pokazywali w telewizji. W dzisiejszych czasach niedobrze trzymać złotówki. Panowie, sprawa jest prosta jak włos Mongoła. Zsysamy baksy z rynku. Powiedzcie, co oni teraz robią z tą forsą. Kupują broń. Gdzie je schowaliście? W dupie. Oni są ciągle krok przed nami. Jak ja mam z wami analfabeci znaleźć te 80 milionów, no? I tak miło było pierdolić obecnie.